Witam z tej strony The Warsaw i przechodzę od razu do gry. Na czym stołu od razu odpaliłem nasze dwa stoły Zoom No Limit 2. Kontynuacja naszego challenge'u oczywiście, The War on Zoom. Jak widzicie, jesteśmy już coraz bliżej 14,5 dolara do wejścia na wyższe stawki, czyli tylko troszkę ponad 7 bainów. Muszę tylko sprawdzę, czy wszystko dobrze z ustawieniami. Powinno być wszystko dobrze z ustawieniami mikrofonu. Natomiast oczywiście, jeżeli coś jest nie tak, to dajcie mi znać, bo te ustawienia mikrofonu mają tendencję do tego, żeby czasami się resetować do takiego wyjściowego poziomu. Więc dzisiaj tradycyjnie 500 rozdań oraz a po tych 500 rozdaniach analiza rozdania jednego z użytkowników, naszych subskrybentów. W tym wypadku to, jeżeli dobrze widziałem, będzie jeszcze jedno rozdanie od Wiesia M, ale no, tutaj mam oczywiście idealną sytuację, w której mamy trafiony street i gigantyczne przebicie od check raise od strony przeciwnika. Myślę, że na takim boardzie jeszcze spokojnie możemy sobie to na pozycji sprawdzić. Zamiast potencjalnie pozbawiać przeciwnika szansy na, jeżeli robi to jako blef, na zagranie na river, zwłaszcza bez pozycji, myślę, że można byłoby już się stakować, chociaż czasami też przeciwko niektórym graczom można byłoby od razu zagrywać all-in. Karta, która właściwie najgorsza karta, którą moglibyśmy sobie wymarzyć, a którą moglibyśmy prosić. A zagramy za mniej niż pół żetonów, które mamy. Jeżeli przeciwnik ma waleta czy dama walet, to oczywiście w pełni mu to opłacimy. Ale myślę, że on, mając taką rękę, decydowałby się na zagranie na turnie po takim olbrzymim check-raise'ie. Obawiam się, że tak, niestety tu ta karta go przestraszyła, natomiast nadal nie żałuję jakby swojej decyzji do tylko sprawdzenia, bo ósemka i walet, może szóstka, to są to wszystkie karty, które mogłyby nam zaszkodzić, bo mogłyby potencjalnie wystraszyć przeciwnika lub też okazjonalnie dać mu lepszy układ, ale tych kart jest w talii tak mało, że to bodajże było na to może koło. I dwie z tych kart ja miałem, więc jakby szansa na ich trafienie, na ich przyjście była jeszcze mniejsza. Więc jeżeli tych kart było około 10, to było może 20% szans na to, że któraś z takich kart się pojawi. Myślę, że przeciwnik z setem albo z dwoma parami nadal mógłby być chętny do stakowania się na takim turnie, więc większość tych kart, które się pojawi, nie powinna go przed tym powstrzymać, więc to, że okazjonalnie taka karta się zdarzyła, to z automatu nie świadczy o tym, że zrobiliśmy jakiś fatalny błąd, robiąc slow play. Zresztą wydaje mi się trochę, że przeciwnik po prostu wykonał to zagranie trochę jako blef. Może miał coś w stylu, nie wiem, jakieś as-2 nawet, czy coś w tym stylu po prostu, i uznał, że będzie nas chciał wyrzucić z puli, bo z jakiegoś powodu gracze tacy przygodowi czy trochę bardziej początkujący na przykład sobie wmawiają sobie: ok, jestem pewien, że to mój przeciwnik ma jakieś as król czy as dama, więc ja będę go raise'ował na danym flopie, żeby go z tych układów wyrzucić. Co oczywiście jest coś trochę bez sensu pod tym względem, że gdybym ja faktycznie miał tam as król czy as dama, to wystarczy sprawdzić moje zagranie i zobaczyć, co zrobię dalej na ternie, bo przecież z oczywistych względów ja bym nie kontynuował obstawiania na stole 10, tam 9, 7 czy 10, 8, 7 czy coś podobnego, mając as król. W ogóle nawet nie zrobiłbym w praktyce c-beta na takim boardzie, bo było to trochę niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy. C-betowanie as król off na pozycji na boardzie typu 10, 8, 7 jeszcze z dwoma kartami, potencjalnie z dwoma kartami do koloru, chociaż tam akurat draw do koloru nie było. Squeeze strony Brazylijczyka, dużego blindu, flop przeczekany na turnie, nasze equity się delikatnie poprawiło. Bezpośrednich outów powinniśmy mieć 6, ale myślę, że jest też spora szansa, że przeciwnik zaczeka na river. Nie betując takiego flopa, potem betując znienacka na siódemce na river. Teraz
Walet, myślę, że on spokojnie mógłby nas postawić duże części na waleta, więc nie sądzę, żeby on tak sobie beztrosko betował na River, nie mając samemu w miarę mocnej ręki. Aczkolwiek mógł tam oczywiście betować nietrafione drawy. Ale myślę, że nam wystarczy jakby do utrzymania przeciwnika w takiej w szczerości, nazwijmy to, jego zagrania, wystarczy sprawdzenia na ternie. I nie musimy potem na River z tą trzecią parą koniecznie stawiać go na nietrafiony draw. Aczkolwiek myślę, że gdybyśmy mieli więcej informacji na temat przeciwnika, więcej danych dotyczących jego gry, więcej konkretnych statystyk, to można byłoby tam pokusić się o sprawdzenie również na River. Ale jak zresztą większość osób, które obserwuje moje streamy, wie, że ja tutaj jakichś specjalnie zaawansowanych, specjalnie bohaterskich zagrań nie wykonuję. Raczej szukam zagrań, które są w miarę proste, w miarę mało marginalne. Nie boję się spasować, jeżeli są sytuacje, w której po prostu wydaje mi się, że dosyć mało prawdopodobne jest, że przeciwnik tam z dużą frekwencją na przykład blefuje, czy jakikolwiek inny sposób obstawia gorszy układ od naszego. I bardziej skupiam się na tych momentach, które sytuacje są dużo prostsze do rozegrania, w których przeciwnik popełnia jakiś ewidentny błąd, właśnie robiąc jakiś dziwny, głupi blef, czy jakieś overplayuje swoją rękę poprzez rozgrywanie, na przykład, nie wiem, stakowanie się na boardzie typu 10-4-2, na przykład z walet 10, podczas kiedy tam była na przykład jakaś duża akcja przed flopem, czy ja miałem na przykład spokojnie mógłbym tam reprezentować overparę i najczęściej de facto ją mam. Tutaj oczywiście z królami, baton przeciwko small blindowi, bardzo łatwe podbicie i forbet i stackoff. Trudno o jakby bardziej i klarowną do rozegrania rękę, oprócz oczywiście asów. I z tego stołu możemy sobie pozwolić na zejście. Mamy ponad 150 blindów. Oczywiście witam wszystkich na czacie. Dziękuję za oglądanie streamów. Zwłaszcza, że dzisiaj jest to nietypowa godzina jak na nasze streamy, ale to wyjątkowo i to się nie będzie powtarzać za często. Aczkolwiek wydaje mi się, że z pewnych względów jest szansa, że ta godzina okazjonalnie również komuś z Was będzie bardziej pasować niż 19. Ja się zastanawiałem nad tym, czy generalnie na przykład stream o godzinie 20 nie byłby lepszy niż o 19. Ale myślę, że to już jest taka trochę mała tradycja robienia jej godzinie 7 i większość osób już jest przyzwyczajona do tego. Tak jak wspominałem wcześniej, w tą niedzielę streamu nie będzie. Streamu turniejowego, natomiast za tydzień będzie sporo turniejów, będzie free roll, nasz free roll, będzie free roll z okazji tego Big 55, będę również grał turnieje dla subskrybentów Big 55 i Big 109, więc zapowiada się ciekawy stream za około 10 dni w następną niedzielę. Myślę, że przy okazji powinienem zagrać też jakieś, może jakiegoś stepa, może jakąś satelitę na PCA, więc no i oczywiście oprócz tego regularne turnieje, pewnie będzie to na przykład Sunday Million i parę bigów takich co niedzielnych bigerów, ale to dopiero w niedzielę za 10 dni. Będzie tam sporo okazji do tego, żeby na przykład nasi subskrybenci mogli się pochwalić tym, jak im idzie w turniejach, jak w naszych turniejach,
Będę oczywiście śledził ten przebieg freerolla, sam będę w nim grał, ponieważ jest w nim bounty za mnie, więc zawsze jest to, wydaje mi się, że te streamy robione w niedzielę, w których jest najwięcej korzyści dla naszych subskrybentów, są generalnie najciekawsze. Hydrofo 4 twierdzi, że 20 to najlepsza godzina. Feliciano.pl również. Jeżeli będzie jeszcze kilka opinii podobnych, to myślę, że możemy rozważyć taką opcję. Oczywiście te streamy są dla Was, nie dla mnie, więc ja się dostosuję do większości. Natomiast na pewno nie zrobilibyśmy tej zmiany tak od razu. Myślę, że musiałbym przynajmniej tydzień czy dwa na bieżąco informować na streamach o tym, że od któregoś momentu będą się te godziny zmieniać. Mamy gościa na naszym czacie, Lady Masse 86. Hola Celeste, how are you doing? Como estás? Lady Celeste, Lady Masse często odwiedza nasz stream z jakiegoś powodu, więc zawsze miło powiedzieć hello. Jak widać, ja pamiętam, że po którymś streamie, którym pokazywałem wykres naszego streamu, naszego challenge'u, potem na samym końcu pojawił się komentarz od Lady i napisała coś w stylu, że bardzo ładny wykres, natomiast ja już, kiedy zobaczyłem ten komentarz, to już było za późno, żeby odpowiedzieć. Okej, okay. Gracias Celeste. And thank you for showing at the stream. Only I have only one question to you. Why are you still not my subscriber? We have some really nice benefits for the subscribers. You can play in free rolls. You can get shares from my big tournament wins. So you should join us. And Polish is actually pretty easy language, so I guess you would have no problem listening to streams in Polish. Coraz więcej osób opowiada się za godziną 20, więc jak widać jest to zdecydowanie zdecydowanie do rozważenia. Może zrobię tak, jak za którymś razem, nie pamiętam przy okazji czego to zrobiłem, ale zrobiłem taką małą małą ankietę. Nie pamiętam dokładnie czego ona już dotyczyła. W każdym razie może zrobię podobnie, powiedzmy po dwóch kolejnych streamach z zapytaniem o co byście powiedzieli na zmianę godziny z 19 na 20. Buenos Aires, senior Siara. Przypomniało mi się to kultowe zdanie z Killera. No właśnie, sporo osób pyta o tą wczorajszą analizę Górala. Ja akurat ja akurat nie mogłem być na całym tym streamie obecny, tylko na chwilę na początku i potem w końcowej fazie, ale z tego co widziałem, z tego co słyszałem, to wydaje mi się, że to jest absolutnie rewelacyjny materiał szkoleniowy dla osób, które są zainteresowane turniejami. Jak pewnie wiecie, śledząc moje turnieje, ja jakby te turnieje gram sobie tylko, znaczy gram je jako dodatek, traktuję je jako bonus i gram je trochę bardziej jako jakby na wyczucie. Więc moja gra nie zawsze tam będzie jakby w pełni zgodna z tym, jakie są aktualne trendy turniejowe. Jak
jakie są optymalne zagrania turniejowe, natomiast Góral właśnie pod tym względem analizował te turnieje i muszę powiedzieć, że byłem naprawdę pod wrażeniem tego, jak bardzo on się do tego przykłada, w jaki sposób analizuje te rozdania w programie Hold'em Resources, jak dużo mówi na ich temat również z własnego doświadczenia, czy co wynika z tego, z jakichś jego rozmów z graczami, z innymi graczami turniejowymi. Więc mając taki materiał po polsku i z niego jeszcze będzie, wydaje mi się, jeszcze płanych parę godzin, to wydaje mi się, że te pięć, powiedzmy, streamów Górala dotyczących turniejów, to jest absolutnie jeden z najlepszych materiałów dostępnych po polsku obecnie, jeżeli chodzi o grę w turniejach. Więc jeżeli ktoś nie oglądał, to u Górala nie trzeba być subskrybentem, nie trzeba nic robić. Można bezpośrednio obejrzeć powtórkę z jego kanału. A oprócz tego można, on chyba udostępnił to też na swoim kanale na YouTubie, więc zdecydowanie polecam. Ja na pewno sam sobie jeszcze raz obejrzę to, czego nie mogłem w całości obejrzeć. I kolejne streamy będę już oglądał w całości na żywo, bo również dla mnie jest to naprawdę rewelacyjny materiał szkoleniowy. Więc zdecydowanie, absolutnie polecam streamy Górala. Wydaje mi się, że są one super profesjonalne i wartość merytoryczna jest absolutnie nie do przecenienia. And just like just next set, yes, exactly, ladies, Lady Masse, please join the dark side and become our subscriber. You're gonna get this pretty blue chip that our subscribers get, and your nickname will look very nice next to it. Z tego co wiem, tak właśnie jak tu Łukasz Krzy dopytuje, stream Górala powinny być na YouTubie, ale na pewno bez problemu je można oglądać na Twitchu z powtórki, nic nie trzeba w związku z tym robić. Góral nawet nie przyjmuje subskrybentów, więc tym bardziej nie trzeba być subskrybentem, żeby jego streamy oglądać jako z powtórki. Lady Massey, you said you didn't play in the tournament because you were traveling. So tell us, where did you travel? What places did you see and did you enjoy that? A my tymczasem dobijamy do 150 rozdań. A jakoś niespecjalnie akcje jeszcze na razie, może tak jest dwie średnie pule na naszą korzyść. Ale tak jak widzieliście choćby po poprzednim streamie, specjalnie nie będziemy wymuszać akcji na naszych przeciwnikach, spokojnie poczekamy sobie na ich błędy. Głównie na tym oparta jest nasza gra i na podejmowaniu różnych opłacalnych decyzji długoterminowych, czyli dokładnie wiemy, z jakimi rękoma podbijamy, z jakich pozycji, z jakimi 3 betujemy, z jakimi si betujemy potem na danych flopach, jakie odpuszczamy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jakąś notkę na przeciwniku, zawsze można sprawdzić. Widzimy, że może być to grać z gatunku przygodowych. Robimy mały 3 bet. Lady Masse, so you're from Argentina. How do you like Europe? How do you find Europe? W tamtym rozdaniu za król przeciwnik zrobił takie dosyć duże przebicie na flopie, na którym martwić nas mogłyby tak naprawdę tylko sety i potencjalnie street. A możemy zrobić notkę, że big raise
dry board with set, bo nie sądzę, zwłaszcza na pozycji, żeby to było jakoś specjalnie uzasadnione, aż taki bet, który który pozbawia przeciwnika folding equity, kiedy wiadomo, widzimy od razu, że jest po tym jego zagraniu, że jest on przywiązany do puli, więc jeżeli ma ktoś tak silny układ jak set na takim boardzie, no to jakby pozbawia się sporo ilości wartości, dlatego że jeżeli ja tam bym miał, nie wiem, jakikolwiek układ nawet z solidnym equity, to już niechętnie bym chciał się stakować, angażować w to rozdanie, bo wiem, że szanse przeciwnika na to, że spasuje, są praktycznie żadne. Więc lepiej byłoby zrobić albo mały raise, albo nawet tylko sprawdzić to zagranie na flopie. Ale w rozdanie, w którym squeezowana pula jest top para z top kickerem przeciwko setowi, najczęściej gra się jakby samo i tak, więc tam nie sądzę, że miało to specjalne znaczenie, co zrobiłby przeciwnik. Yeah, sure, Lady Mace, you're always invited. Please come visit Warsaw and I'll be happy to show you around. Warsaw is really nice and beautiful city, so I think you would enjoy that. Może powinienem trochę więcej mówić na temat samej gry. To akurat rozdanie, to się zagra samo. Przeciwnik z niepełnym stakiem sprawdził 3 beta bez pozycji na under the gun. Flop w miarę dla nas bezpieczny, więc teraz przeciwnik ma już mniej niż pula, więc myślę, że cokolwiek tam ma, powinniśmy być w stanie się z nim zestakować. I przeciwnik wymyślił sobie w ten sposób as 5 suited. Check call na flopie był zwłaszcza interesujący, który spowodował, że ten przeciwnik już dosyć mocno był przywiązany do puli, a na turnie trafił tylko gutshota i uznał, że już to mu wystarczy. Do stakowania się. Oczywiście nie będziemy specjalnie narzekać na takie zagranie przeciwnika. Z tego stołu zejdziemy po dojściu do blindów. Tu przeciwnik ma więcej podbijań niż standardowo, natomiast ma bardzo duży stack, więc za ma walet suited. Bardzo fajnie może grać na tych głębszych stackach i przy okazji będziemy mieli szansę na wygranie dużej puli przy trafieniu odpowiedniego flopa. Mam nadzieję, że Przemo i Łukasz Krzyw wiedzą o tym, że mogą rozmawiać między sobą po polsku również na naszym czacie. Natomiast Łukasz Krzyw troszkę się pośpieszył. A ja z kolei też zrobiłem misklika. Natomiast pozwolę sobie na mały timeout versus Łukasz Krzy. Ja nawet nie wiem do końca, co to był za link tam, ale generalnie jakieś linki do jakichś dziwnych stron związanych z pokerem czy nie, wolę raczej timeoutować, bo za chwilę byśmy mieli tutaj spory mentrik na czacie. A oczywiście przepraszam Old Games fana za misklika, bo przypadkiem kliknąłem na niego. Jako bana, ale to był zupełny misklik. Ok, tu betowaliśmy na flopie z backdoorowymi opcjami, z gutshotem i z backdoorem do koloru. Przeciwnik sprawdził, potem przyszły dwie karty wyższe od boardu, mamy cały czas 7 high, więc ciężko będzie nam wygrać pulę bez
No, przeciwnik nas checkcallował za zwalet off. Ciężko nam będzie wygrać pulę bez betowania na river, właściwie byłoby to niemożliwe. Więc stąd bet na river. Wielba mate. To chyba akurat dobry byłby temat, żeby zapytać o to Lady Massey, bo to wydaje mi się jest specjał pochodzący właśnie z Argentyny albo gdzieś tam z Ameryki Południowej. Ja osobiście nie próbowałem. Jeżeli chodzi o te takie rzeczy utrzymujące koncentrację, to w ostatnim czasie starałem się odstawić Red Bulla, bo na za dużo Red Bulla sobie niestety pozwalałem przy okazji zwłaszcza W kubów czy skupów czy jakichś takich niedzielnych sesji. No i teraz gdzieś już od mojego tego wyjazdu, bodajże 2 tygodnie temu do Hiszpanii, to był dobry moment na to, żeby przestać pić i po powrocie również wróciłem do takich, znaczy do bardziej po prostu piję więcej wody kokosowej oraz niedawno znalazłem taką herbatę z guaraną, która podobno ma taki efekt pobudzający, więc już myślę, że spokojnie 2 tygodnie nie piłem Red Bulla, czy nawet trochę więcej i bardzo dobrze dzięki temu się czuję. Old Games Fun, tak, spokojnie, nie ma się co obawiać, że powitania są banowane. Tak samo potwierdzam to, co napisał Husar Ace a propos streamu Górala. Bardzo, bardzo, bardzo wartościowa analiza. A tutaj nie betowałem na flopie, natomiast oczywiście zagrałbym check call. Po turnie, kiedy trafiamy trzeciego nutsa, myślę, że to jakiekolwiek betowanie jeszcze na turnie nie ma sensu, bo i tak żadna lepsza ręka nam tutaj nie spasuje, natomiast być może przeciwnik będzie chciał nam reprezentować to, co my mamy. Mimo, że oczywiście przegrywamy z asem i z damą w treflu, to w tym rozdaniu już nie spasujemy, natomiast wydaje mi się, że optymalnie będzie dać przeciwnikowi spróbować nas wyblefować, kiedy są tylko dwie karty, które nas biją, niż jeżeli sami zagramy, będziemy liczyć o to, że dostaniemy kola od jakiegoś króla bez trefli lub też właśnie tak się dokładnie stało, lub też nie wiem, jakichś dwóch par, nawet sety niektóre mogłyby spasować, więc w ogóle więc wydaje mi się, że bardzo dużo byśmy tracili tam wartości, nie dając przeciwnikowi zablefować. On miał As-9 suited, ale nie w tym kolorze, który nas martwił, więc udało się dwa bety od niego wyciągnąć, które by spasował nawet chyba do mini beta na ternie, więc wydaje mi się, że ładną wartość z tego układu naszego udało się wyciągnąć. Pytania z tego stołu, już kliknąłem zejście na następnym blindzie. Pytanie o zmianach w klubie VIP Poker Stars od nowego roku. Ja tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego streamu, wiem o tym, że jakieś zmiany są planowane, wiem, że jakieś zostały ogłoszone. Natomiast problem polega na tym, że ja zazwyczaj nie zajmuję się jakby, nie wiem, jakimś takim specjalnym wgłębianiem się w to, jak jakieś potencjalne zmiany miałyby się, znaczy, które mają się gdzieś tam pojawić. A nie wiem, co ja miałbym zrobić w związku z tym, czy ja teraz powinienem spędzić 2 dni na analizie tych danych i nie wiem, zastanawiać się, czy w związku z tym powinienem grać na dwóch stołach, czy na trzech teraz, czy coś zmieniać stawki, czy nie. Ja w takich wypadkach wolę zazwyczaj poczekać sobie na to, kiedy takie zmiany faktyczne wejdą w życie i będę mógł bezpośrednio przekonać się o tym, czy mają one jakiś efekt na mnie, czy wywiorą one na mnie jakiś efekt, czy też nie. Czyli wydaje mi się, że najlepiej będzie zapytać mnie o to, co sądzę o tych zmianach w momencie, kiedy one wejdą i minie już jakiś czas od momentu ich wejścia w życie. Czyli wydaje mi się, że
Będę w stanie też powiedzieć więcej na ten temat. Jeżeli to mają wejść zmiany od początku nowego roku, to ja prawdopodobnie będę miał jakąś opinię na ich temat pod koniec stycznia, powiedzmy. Bo to, czy ja teraz bym sobie przeanalizował te dane i powiedział, o, to są bardzo fajne zmiany, albo o, to są złe zmiany, albo o, to są zmiany, które nie mają znaczenia, nic nie zmieni w moim funkcjonowaniu. Z tego, co wiem, żadne zmiany nie weszły w życie obecnie, więc mam spokojnie sobie przed sobą jeszcze 2 miesiące swojej pracy, która w żaden sposób nie będzie zmieniona. A wtedy w styczniu, jeżeli faktycznie jakieś zmiany wejdą i będą miały wpływ na moją grę, to będę się zastanawiał, co z tym zrobić. Na przestrzeni tych 12 lat mojej gry zawodowej mnóstwo różnych zmian wchodziło w życie, zostało wycofywanych, było dostosowanych, było, nie wiem, mnóstwo osób panikowało a propos niektórych zmian, mnóstwo osób twierdziło, że już powinienem przestać grać. Mnóstwo osób twierdziło, że oni przestaną grać i tak dalej, i tak dalej, a w sumie de facto za dużo się nie zmieniało, więc jeżeli ktoś by chciał podyskutować sobie na temat tych zmian, które nadchodzą potencjalnie, to myślę, że znajdzie jakiś chętnych do takiego gdybania, a ja zazwyczaj wolę się dać martwić innym, a sam dopóki jakieś rzeczy mnie bezpośrednio nie dotkną, to nie będę sobie tym zawracał głowy. Myślę, że mam lepsze rzeczy do robienia. Czy Hablo? Link do analizy Górala, to można sobie po prostu znaleźć kanał Górala. Kanał Górala na Twitchu to jest Góral podkreśnik PokerStars bodajże. Tak, to był dokładnie jego kanał Twitch i to z tego co widać, z tego co widziałem, to ta analiza mu jeszcze zajmie spokojnie parę streamów. Góra dosyć mocno przykłada się do tej analizy. Naprawdę nawet niektóre spoty, które wydawałyby się całkiem proste, on bardzo dokładnie opisuje. Korzysta z programu Hold'em Resources, który wylicza equity konkretnych zagrań, więc naprawdę jest to rewelacyjny materiał szkoleniowy. Husar Ace, nie mam potrzeby odstawiać Diet Coke, bo ja w ogóle nie wiem, może raz czy dwa razy w życiu napiłem się takiej coli, więc ciężko mi jest ją odstawiać, skoro praktycznie nigdy nie piję. Prawie 300 rozdań. Już za nami. Mam przygotowane już rozdanie do analizy. Widzę, że po ostatnich streamach, w których te analizy robiłem już na koniec i również podczas naszego Knockout Week Challenge'u widzę, że teraz trochę więcej tych rozdań przychodzi, więc oczywiście mogę wszystkich uspokoić, że te analizy będę robił zgodnie z kolejnością nadsyłania, więc one nigdzie nie zginą. Więc każdy, kto przesłał, może za którymś razem nawet zrobię coś w tym stylu, że na przykład zagram trochę mniej rozdań. Tak jak dzisiaj gramy 500 standardowo, może za którymś razem zrobię tak, że zagram powiedzmy, nie wiem, 300 rozdań i zamiast jednej ręki do analizy zrobię 3, jeżeli faktycznie będą one nadchodzić nadal w takim tempie jak obecnie. Może za którymś razem podczas streamu niedzielnego zrobię jakąś partię, jeżeli na przykład w końcowej fazie streamu zostanie nam jeden turniej, to zamiast wtedy
odpalać spin and goa jakiegoś takiego dla zabawy. Będzie można zrobić konkretniejszą analizę dwóch czy trzech rozdań. Więc mimo, że tak jak w tej chwili też widzę, że tych rozdań w kolejce jest gdzieś kilkanaście, to zdecydowanie nie bójcie się ich nadsyłać. W sensie nie martwcie się o to, że gdzieś one tam przypadną, bo już jest dużo innych. A myślę, że będzie miejsce na analizę każdego nadesłanego do mnie rozdania. Ja też widzę, że mam trochę maili, trochę wiadomości na Twitchu dotyczących różnych kwestii pewnie technicznych, podawanych ników. Jest również mail w sprawie tego mema zwycięskiego za zeszły miesiąc, więc ja ostatnie parę dni miałem trochę zajętych i miałem mało czasu, w ogóle prawie praktycznie nie pracowałem nawet. Miałem też mało czasu na te rzeczy około pokerowe, nazwijmy to, czy około twitchowe. Teraz się już to trochę uspokoiło, więc będę miał więcej czasu na to, więc jeżeli ktoś wysłał mi jakąś wiadomość, czy zapytanie, czy maila i przez kilka dni nie dostał odpowiedzi, to ja dzisiaj spróbuję to wszystko nadrobić. Więc przepraszam za zwłokę, natomiast na pewno każdy mail czy każda wiadomość na Twitchu nie pozostanie bez odpowiedzi. Ile gram stołów? To jest pytanie od Michał K61. To są dwa stoły Zooma i są dwa pod sobą. Michałowi nie podoba się nasz layout. Już parokrotnie wcześniej mówiłem o tym, że na pewno nie zmienimy tego layoutu na cztery malutkie stoły, bo wtedy to będzie ekstremalnie nieczytelne. Mogę na chwilę pokazać, to by tak mniej więcej wyglądało, jakby były małe okna, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek z tego coś wywnioskował. A kiedy jest jeden duży stół, to wtedy jakby bardzo łatwo widać od razu na pierwszy rzut oka, jaka jest decyzja, jaka była akcja przed nami, jakie są statystyki przeciwnika. Tak dokładnie wygląda ten layout również, kiedy gram swoją normalną sesję. Więc nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie to zmienili. Askrut Suited, łatwy 3-bet przeciwko Smallblindowi i tu byśmy bez problemu się stakowali. Tutaj nasz squeeze został sprawdzony. Trafiamy jak na kartę, z którą robiliśmy praktycznie jako blef i karty z blokerami. To podbicie 10 razy blind przeciwnika. Nie będziemy się angażować, nawet za zwalet w kolorze na pozycji. Więc tutaj jakby nasza ręka, która była trochę blefem, trochę blokerami, trafiła bardzo dobry flop. Przeciwnik sprawił ten flop bez pozycji, teraz już nie spasujemy w tym rozdaniu, natomiast ciężko mi jest uwierzyć, że on tutaj by nam 3 bety sprawdził z gorszą ręką niż król walet, więc zaczekam na turnie i zagram dopiero na river, albo sprawdzę zagranie przeciwnika na river. I miał 4-5, zdecydowanie mocno przygodowe zagranie. To samo sprawdzenie podbicia na small blindzie przeciwko big blind 4-5 suited, myślę, że lepszy tam by był na przykład 3 bet. A potem sprawdzenie tego, sprawdzenie squeeza bez pozycji, no to już mocno wesołe zagranie. Ten właściwie check call na flopie to był chyba najlepszym zagraniem przeciwnika w tej puli, kiedy miał open-ended. Aczkolwiek no nasza decyzja o checku na turnie spowodowała, że przeciwnik postanowił się wybrać z blefem na river, no bo był to jedyny moment, jedyna szansa wygrania dla niego rozdania na tym boardzie. Tutaj myślę, że błędem był c-bet, nawet ten taki mały c-bet
przeciwko graczowi, któremu zostało już tylko 40 blindów. Po flopie trzeba było, mając pozycję, po prostu zaczekać i ewentualnie w momencie trafienia asa, króla i dziesiątki bardziej obstawiać, albo nawet sprawdzić jedno zagranie przeciwnika na river z tym as król high. Jakoś nie zwróciłem uwagi na to, że jemu został taki mały stack, a samo jego sprawdzenie 3-betu przed flopem na tym niepełnym stackiem bez pozycji mogło już świadczyć, że jest to bardziej przygodowy gracz niż dobry. Czyli jakby przez moją nieuwagę podjąłem nieoptymalną decyzję w tym rozdaniu i potem teoretycznie myślę, że znalazłoby się sporo osób chętnych do tego, żeby... Ja właściwie też chyba nie widziałbym w tym specjalnie nic dziwnego, żeby nawet z tym as-król się stakować na takim boardzie dama walet 5 przeciwko temu graczowi z niepełnym stakiem. Nasze odsy były tam już całkiem niezłe. Myślę, że spokojnie można było zakładać asa, króla i dziesiątkę jako nasze, czyli minimum te 10 autów jako wygrywające, a to już by było 20% equity, a pewnie prawdopodobnie znaczy to by było 10, gdyby tylko jedna karta została do wykrycia, a znaczy 20, to bo ty została tylko jedna karta, a prawdopodobnie, znaczy mogłoby też tak, że on na przykład miał coś w stylu as dama, czy król dama, czy król walet, kiedy blokowałby nasze auto i wtedy de facto mielibyśmy tam mniejsze equity, ale okazjonalnie na pewno wynagradzałoby nam to, że miałby tam jakieś ręce typu, nie wiem, król 10 czy 10-9 lub w ogóle jakiś całkowity blef. Widzieliśmy tego typu zagrania wśród graczy na No Limit 2 wcześniej wielokrotnie, ale jakby wolałem uznać, że pierwszym moim zagraniem było błędne i nie chciałem potem już dalej w to rozdanie brnąć, natomiast wydaje mi się, że stakowanie się na takim boardzie z niepełnym stakiem nie byłoby jakimś błędem. ...330 rozdań za nami, więc 2/3 dzisiejszej sesji. Przypominam, że jeszcze na koniec zrobimy analizę jednego z rozdań nadesłanych przez subskrybentów. Jak widzieliście na naszym ostatnim streamie, według EV doszliśmy już do... do poziomu $100 wygranych na No Limit 2. Ale oczywiście, żeby przejść na wyższe stawki, musimy to zrobić według faktycznego zysku, a nie tylko tego zakładanego. Jak będziemy się jeszcze coraz bardziej zbliżać, to w chwili, w której uda nam się przekroczyć ten poziom, ja odświeżę jakby te nasze założenia challenge, żeby każdy wiedział, ku czemu zmierzamy w tej chwili. Jaki będzie następny poziom. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę to sprawdzić w tej chwili. Wydaje mi się, że w momencie, w którym ogłaszałem ten challenge, od tego momentu jeszcze w ogóle wszedł taki jeden poziom. O, chyba nawet jeszcze jeden teraz poziom się pojawił. Ale to może jakoś tylko tymczasowo. Nie, 4.8 to chyba jest jakiś... To był jakiś taki przypadkowy poziom. Wiem, że 2.4 to jest taki poziom, który się pokazał, który się jest okazjonalnie przy różnych promocjach się pojawia. Natomiast poziom 8,16 centów wszedł w momencie już, w którym, kiedy ja ogłosiłem ustalenia challenge'u, więc o ten poziom będzie można jeszcze dostosować nasz challenge. Aczkolwiek z tego co widzę, to naprawdę ten poziom chyba jakoś się nie cieszy specjalną popularnością. Bo na przykład na poziomie 5-10 jest w tej chwili prawie 600 osób, na poziomie 10-25 centów jest 400, a na tym poziomie między nimi 8-16 tylko 130. Więc spora dysproporcja. Mam nadzieję, że jeżeli byśmy weszli po prostu na ten stream,
to byśmy mieli wystarczającą ilość gry tam na tym poziomie. Aczkolwiek wydaje mi się, że 130 graczy to jest jak najbardziej jeszcze całkowicie wystarczające do tego, żeby grać sobie na dwóch stołach. Mikos Twitch ma propozycję co do usprawnienia streamu. To coś takiego będzie ciężko okazjonalnie wykonać, żebym został dłużej do pokazania showdownu, dlatego że to samo pokazanie showdownu jest jakby bardzo szybkie, a bardzo często jest też tak, że w tle gdzieś zostaje na drugim stole przerzucony po prostu do innej akcji. Więc ja nawet nie mam jak tego cofnąć, natomiast potem na replayerze możemy zostać dosyć już jakby dowolną ilość czasu. Więc nie sądzę, żeby jakby oglądanie replayera było jakąś taką dużym problemem. Jeszcze przypomniało mi się, że dzisiaj przed sesją, tak jak zapowiadałem we wtorek, zmieniłem ustawienia tych płatności dotyczących subskrypcji. I wynikało z nich, że część subskrybentów miała problemy z tym, żeby realizować subskrypcję właśnie po tym, kiedy. No tutaj to nie muszę zrobić notkę chyba, bo jakieś przedziwne zagranie. 7-6 off, 3-bet, 100 big blindów, big blind versus CO. Wydaje mi się, że nasz przeciwnik za wszelką cenę postawił sobie zadanie przed sobą, żeby nas wyrzucić z puli. Z tego stołu zszedłem, na którym z Tomas Król wygraliśmy pulę i. Znaczy zszedłem, zaznaczyłem zejście z tego stołu w momencie dojścia do blindów i odpalamy nowy stół. Więc jeżeli ktoś miał te problemy, to wydaje mi się, że teraz powinny one zniknąć. Zaznaczyłem z powrotem tą opcję, żeby umożliwiać dodatkowe płatności poza Stanami, więc wydaje mi się, że z tym nie powinno być już problemu, aczkolwiek tam być może nadal będzie w związku z tym ten jakiś dodatkowy mały podatek naliczony. Kiedy będę, to pytał Stępień TV, kiedy będę grał jakiś turniej na streamie? To będzie niedziela, 15 listopada. Będzie dużo naszych wewnętrznych turniejów, będzie parę turniejów granych dla subskrybentów, będzie również grane kilka takich coniedzielnych turniejów. Tutaj z tym AS9 suited, mimo że mamy pozycję, to wolę zagrać z taką ręką. Ona teoretycznie gra bardzo łatwo na flopie, ale też bardzo trudno jest trafić jakiś układ, który by umożliwiał kontynuację gry na flopie, więc okazjonalnie na przykład AS5, AS4, AS3, AS2 w pikach mógłbym tam sprawdzić, natomiast z AS9 suited to taką rękę nie mam nic przeciwko temu, żeby od czasu do czasu ją po prostu zamienić w blef jako 4-bet i oczywiście spasować do 5-bet. A tutaj przeciwko graczowi z niepełnym stakiem mamy dosyć łatwą decyzję z waletami. I prawdopodobnie trafimy waleta, bo dlaczego by nie? Ale oczywiście tu przeciwnik miał ile? Około 67-68 blindów. Więc z góry możemy zakładać, że nie jest graczem regularnym. Przykład takiemu graczowi para waletów to jest bardzo mocny układ. Do pytania od Danwita, czy sama strategia na No Limit 5 będzie się jakoś różnić? Nie sądzę, prawdę mówiąc. Po prostu te różnice wynikające ze strategii mogą być widoczne, mogą być spowodowane tylko tym, że być może na No Limit 5, gdzie pula graczy jest mniejsza po zagraniu jakiejś ilości rozdań, części graczy pewnie gra również na No Limit 2. Będzie większa szansa na to, że po prostu będziemy mieli więcej informacji na temat danego gracza, więc będzie nam łatwiej dostosować grę do jego statystyk. A myślę, że generalnie będzie można częściej wykluczać jakieś kompletnie
przedziwne, absurdalne zagrania od przeciwników. Myślę, że będziemy napotykać tam więcej regularnych graczy niż na No Limit 2. I pewnie z każdą kolejną stawką wyżej po prostu odsetek graczy, którzy grają faktycznie z chęcią wygranej, z chęcią dobrej, dobrej gry, dobrej opłacalnej gry, będzie ich coraz wyższy, więc myślę, że po prostu z każdym kolejnym stopniem wyżej będzie mniej szalonych graczy, ale trochę więcej bardziej myślących i chętnych, niechętnych ku temu, żeby tak po prostu rozdawać pieniądze na lewo i prawo. Ale jeżeli ktoś z Was śledzi choćby moją stronę na Facebooku, no to doskonale wie, że również tam, nawet na moich tych regularnych stawkach na No Limit 100 czy na No Limit 200, czasami te zagrania są takie, że aż podczas gry spada mi kaszkiet z głowy ze zdziwienia. No ale w taką grą jest poker, że część osób gra sobie dla zabawy, część osób gra, żeby wygrywać pieniądze. Husar Ace napisał, że przez chwilę, tutaj mamy tak suchy board, tak mocny układ, że nawet nie musimy gracza specjalnie z puli wyrzucać na pozycji. Jeżeli blefuje, to dajmy mu na to szansę. Jeżeli sobie obstawia w ten sposób jakikolwiek inny układ, nie wiem, typu para króli czy jakiś inny, to nawet jeżeli, oczywiście nawet jeżeli to są układy, z którymi przegrywamy, to raczej nam z nimi nie ucieknie. Więc jakby i tak dojdzie do stakowania, a jeżeli są szanse na to, że ma tam jakiś blef, to będzie z nim kontynuował. Możemy sobie zrobić notkę, że przeciwnik overplayuje ręce i że zrobił sucker, check raise, dry, król 6-2 z kaku i stacków. Czyli generalnie nawet to samo sprawdzenie squeezu bez pozycji z król dama, to już nie jest zbyt opłacalne zagranie. Nie mówiąc o potem kontynuacji. Więc dobrze mieć notkę na takiego przeciwnika, żeby również w przyszłości o tym wiedzieć. Więc Husar Ace napisał, że Jason Somerville chwilę grał notkę znaczy grał Zuma i zrobił notkę, żeby unikać mnie jako gracza, ale to myślę, że raczej to była taka to znaczy, no po prostu on wie o tym, że ja jestem graczem jakby grającym na stołach sześcioosobowych, czyli może zakładać, że robię to regularnie i ponieważ jestem graczem zawodowym, to znaczy, że mam dochód notowany podczas swojej gry. Więc no, myślę, że to bardziej o to chodziło Jasonowi, żeby myślę, że on po prostu chciał swoim subskrybentom w ten sposób zasugerować, że generalnie na tych stołach, znaczy w jakikolwiek tych grach, nie ma po co wdawać się w jakieś wojny z graczami, którzy są tam wygrywającymi graczami regularnymi. Tylko bardziej skupić się na wyciąganiu maksymalnej korzyści z rozdań przeciwko przeciwnikom, którzy mogą potencjalnie popełniać więcej błędów. Już choćby dzisiaj mieliśmy z dwa czy trzy takie rozdania, w których widzieliśmy, że przeciwnicy zagrali bardzo słabo i oczywiście chcielibyśmy ich mieć w swoich grach jak najwięcej. Więc ja nie mam po co się siłować na siłę z jakimiś innymi graczami regularnymi, robić jakieś przecudowne kopnięcia z obrotu nad głową z saltem w jakichś takich rozdaniach, w których ciężko oczekiwać dużego equity, a bardziej skupić się na tych rozdaniach, które grają się, które są rozgrywane przeciwko graczom bardziej rekreacyjnym. Tutaj bytowaliśmy na flopie ze względu na backdoorowe opcje. Na turnie nasze equity się zwiększyło, natomiast nadal mamy tylko 7 high, więc jest to idealna karta do kontynuowania obstawiania. I chcąc nie chcąc musimy robić to również na river, mimo że myślę, że największą szansą u przeciwnika jest jakiejś takiej średniej siły as.
ale mamy cały czas 7 high. Jeżeli mielibyśmy mocną rękę, to właśnie w ten sposób, dokładnie w ten sposób byśmy ją rozegrali, czyli byśmy zagrali 3 barele, więc okazjonalnie trzeba to zrobić również z ręką taką, która nie ma żadnej wartości na showdownie. Czy na no limit 5 nie będzie all-inów z 6-7 off? Myślę, że okazjonalnie i coś takiego się znajdzie. Jeżeli przeciwnicy faktycznie graliby dużo bardziej agresywnie na no limit 5, to oczywiście nie jest to żadna dla nas jakaś fatalna wiadomość, to może się okazać, że na przykład będziemy więcej razy grali check call zamiast kontynuować własne obstawianie. Każdy styl Każdy styl gry ma swoje plusy i minusy i do każdego stylu gry można się dostosować. Na przykład Łukasz Krzy twierdzi, że dla niego gra na No Limit 5 jest bardzo łatwa, bo gracze są bardzo czytelni. I trudno... znaczy, jeżeli ktoś jest na tyle dobry, że właśnie bez problemu sobie czyta pozostałych graczy, no to oczywiście jest to dla niego świetna wiadomość. I oby tak sobie radzić również na wyższych stawkach. Bardzo fajny flop. Przeciwnik sprawdził na dosyć wczesnej pozycji, więc jest szansa, że jego układ jest w miarę mocny, więc myślę, że można po prostu od początku obstawiać. Jeżeli natomiast nasze equity się nie zwiększy na turnie, w postaci takiej karty choćby, to nie ma po co tej puli już bardziej budować. Natomiast oczywiście nie spasujemy jeszcze mając nadal na cały draw do koloru i top parę z top kickerem, również ten na river jeszcze zagranie od przeciwnika sprawdzimy. Prawie 440 rozdań, więc więc jeszcze 60 do zagrania dzisiaj, po czym zrobimy analizę rozdania. Z czwórkami w trzyosobowej puli nie będziemy się specjalnie angażować, będziemy dążyć do taniego showdownu. W dwuosobowej puli to mogłoby wyglądać inaczej. Jak widzicie, naprawiłem już ten wskaźnik widzów, licznik widzów, z którym miałem problemy przy okazji poprzedniego streamu. Zybex.pl tymczasem po raz drugi z rzędu, drugi miesiąc z rzędu zasubskrybował nasz kanał, więc witam ponownie wśród subskrybentów. A licznik widzów pokazuje nam w tej chwili 109. Więc całkowicie jak najbardziej zacna ilość. Jeżeli ktoś się obawia o to, że może przegapić na przykład streamy Górala z tej dalszej części tego naszego turnieju. Zresztą jeżeli ja dobrze pamiętam, to ten turniej Bigger 75, który w tej chwili Góral analizuje w moim wykonaniu, to ja go prawie całego grałem właśnie na streamie, więc myślę, że sporo z tych rąk, które tam były rozegrane, będziecie mogli pamiętać również z mojego rozegrania. No jeżeli ktoś chciałby bardzo, bardzo, bardzo się wniknąć w ten w tok myślenia mój czy Górala, to mógłby nawet sobie odpalić stream, który można znaleźć gdzieś na moim kanale YouTube na pewno i nawet rozgrywać jakby te rozdania, rozgrywać w cudzysłowie oczywiście te niemal równolegle, czyli zobaczyć sobie na przykład co ja mówiłem przy danym rozdaniu, dlaczego podejmowałem daną decyzję i potem dlaczego Góral powiedział, że ja zrobiłem źle, bo tak będzie prawdopodobnie najwięcej razy.
Druga para z backdoorowymi opcjami do koloru i do streeta na dosyć suchym boardzie. Przeciwko dwóm graczom nawet też nie mam problemu z obstawianiem, zwłaszcza to my podbijaliśmy under the gun. I kiedy dwóch nas sprawdziło i nasze equity się nie poprawiły, to możemy zagrać check call albo check fold. Husar Ace musiałbyś sprecyzować bardziej pytanie, bo zadałeś pytanie, ile punktów VPP i FPP mam na Poker Stars. To są dwie różne rzeczy, więc chętnie odpowiem, tylko musiałbym wiedzieć dokładnie, o które punkty ci chodzi. Przemo 8702 twierdzi, że właśnie teraz przez PayPala udało mu się zrobić subskrypcję, co wydaje mi się, że wcześniej było ta opcja chyba była utrudniona w momencie, kiedy te niektóre płatności zostały wyłączone ze względu na to, żeby zrezygnować z tego dziwnego podatku, który się pojawiał przy jakichś innych płatnościach. Więc tak jak mówiłem, ta opcja jest już wyłączona i wydaje mi się, że w obecnej chwili można bez problemu ze wszystkich opcji płatności korzystać przy okazji subskrypcji. No, ale tutaj możemy podbić pierwsze pozycje. Tutaj tylko sprawdziliśmy podbicie z wczesnej pozycji na big blindzie za scroll off, więc jakby niemal na każdym boardzie jest trochę za wcześnie, żeby zagrać check fold, bo nasza ręka jest naprawdę bardzo mocna. Mamy teraz top pair z top kickerem, ten board jest nadal niezbyt bezpieczny, więc wydaje mi się, że chociaż przeciwnik nam tutaj w życiu nie uwierzy was król, więc można sprawdzić z każdym gorszym królem lub waletem. Natomiast jeżeli dostaniemy race na river, to myślę, że musielibyśmy spasować. Ostatnie kilka rozdań. Podczas dzisiejszej sesji minęła godzina i 6 minut. Jest taki miarę standardowy czas. Potem zrobimy po przekroczeniu 500 rozdań zrobimy analizę rozdania i po zakończeniu analizy rozdania sprawdzimy wynik dzisiejszej sesji oraz całkowity wynik. Dzisiaj na zeszłej sesji przekroczyliśmy 20 tysięcy rozdań, więc tym razem tych rozdań w sumie będziemy mieli około 20 500. Myślę, że z tym 10-2 możemy tutaj spróbować ukraść blindy. Przeciwnik na small blindzie wygląda na bardzo tight, na big blindzie co prawda ma niepełny stack, ale też nie, na razie przynajmniej dwie ręce z rzędu spasował, więc nie wygląda na to, żeby chciał oglądać każdego flopa. No tu mamy gracza, który po 18 rękach wykonuje dopiero swój pierwszy 3-bet i grał 11% rąk do tej pory. To nie są jakieś super duże wymierne statystyki jeszcze, ale ponieważ będziemy się kierować nimi przy okazji większej stawki, przy lepszym samplu tej ilości, więc również możemy to samo zrobić przy mniejszej, żeby nam weszło w nawyk. Nie po to podbijamy 10-2 i dostajemy 3 beta od gracza bardzo tight, żeby nie wiem, wpadło nam do głowy coś dziwnego. Na koniec sesji mamy damy i asy. Możemy już zejść na następnym blindzie. Niezbyt jakiś taki, nie jakiś bardzo niebezpieczny, ale też nie jakiś super wesoły flop dla nas. Dwóch graczy nas sprawdziło. Myślę, że na razie jeszcze ta siódemka na turnie to dla nas dosyć dobra karta. Więc możemy kontynuować obstawianie, żeby przynajmniej zawężyć ilość przeciwników. I zagranie tutaj rywala na river musimy sprawdzić na pewno. Miał 6-2 off. Możemy go sobie równocześnie, więc też zaznaczyć na zielono.
Jaką mam ilość FPP? W takim razie już pokazuję. Jest to dokładnie 40 070 tych FPP. Oczywiście na jak większość graczy regularnych na bieżąco zamieniam na bonusy gotówkowe. Nie widzę ich powodu specjalnie przetrzymywać za dużo. Na nic innego niż te bonusy tych bardzo, bardzo rzadko. Tak jakby chodzi ten koncert YouTube był właśnie wykupiony z tych. To przeciwnik wygląda na takiego, który naprawdę lubi przygodę, więc myślę, że nawet z tym Król High możemy go sprawdzić na River. Ale akurat miał zdecydowany top swojego zakresu. Ok, z obydwu stołów, na obydwu skołach skończyliśmy. Więc robimy analizę rozdania. To jest jeszcze jedno rozdanie Wiesia M. OK, zobaczmy je. Jesteśmy na środkowej pozycji z parą asów, zawsze miło. Oczywiście standardowe podbicie. Więc na razie jeszcze nie ma na czym się zastanawiać. Zobaczymy flopa w trójkę. Jeden z przeciwników ma niepełny stack, drugi miał troszeczkę niepełny. To najczęściej mogłoby wskazywać, że to również nie jest gracz, który jakby automatycznie dokłada te żetony. Więc gdybym koniecznie miał, doszłoby z nim do jakiegoś rozdania z nim, to nie miałbym problemu, żeby założyć, że jest bardziej po tej rekreacyjnej stronie, ale nie do końca, niekoniecznie. Na takim bordzie, zobaczmy co zrobi pierwszy gracz. Pierwszy gracz czeka. Na tym bordzie mamy oczywiście nadal over parę, mamy backdoorowe opcje do koloru i do streeta. Oczywiście w przypadku, gdybyśmy mieli trochę więcej informacji o przeciwnikach, na przykład byśmy wiedzieli, że ten gracz sobie lubi dużo flopów oglądać, a potem dużo betuje, kiedy się do niego czeka. Można by było na przykład zaczekać i do niego, żeby dać mu zabetować wszystkie blefy czy gorsze układy od naszego. Głównie to wynika z tego powodu, że na takim bordzie naprawdę trudno jest oczekiwać, że nie wiem, ktoś z kartami typu dama walet będzie nam trzy razy nas sprawdzi. Z drugiej strony chcielibyśmy się ochronić trochę przed potencjalnymi drołami. Myślę, że z jednym graczem to byłby w miarę łatwy bet i nawet spokojne stakowanie się już na flopie. Z dwoma graczami jest trochę bardziej to skomplikowana sytuacja, bo jednak chcielibyśmy ograniczyć tą ilość darmowych potencjalnie kart, które mogliby zobaczyć. Więc gdybym na przykład wiedział, że ten gracz numer jeden jest bardzo agresywny, to mógłbym dać mu betować właśnie w tym celu, że ciężko tutaj oczekiwać, że będziemy mogli łatwo przykład dwóm graczom, przykład jednemu graczowi zabetować asy i on nas tutaj będzie wesoło do końca sprawdzał na przykład za 10 czy z dama walet. Ale wydaje mi się, że nie mamy żadnych informacji na temat graczy. Na razie jeszcze nie musimy się niczego obawiać. Mamy te backdoorowe swoje opcje, więc jeżeli na razie możemy zagrać, a gdyby na turnie pojawiała się bardzo nieprzyjemna karta, to wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby kontrolować w jakiś sposób pulę. Obydwaj gracze nas sprawdzili. Na turnie przychodzi król tref, który nadal jakby w pewnym sensie utrzymuje nas nadal w rozdaniu, nawet jeżeli byśmy obecnie przegrywali, bo oczywiście każda dama każda dama dam street, ale to nie jest równoznaczne z maksymalnym układem, bo wtedy byśmy przegrywali jeszcze z dwoma treflami. Natomiast oczywiście zdecydowana większość trefli na river powinna dać nam nadsowy kolor. Natomiast teraz na przykład nie miałbym nic przeciwko temu, żeby już nie budować puli, bo w tej chwili bardzo dużo układów mogło się skompletować. I jeżeli chciałbym uniknąć sytuacji, w której nasze asy zostaną teraz pozbawione możliwości dotarcia do showdownu, czyli powiedzmy gracz numer 3 zaczeka, załóżmy, zobaczmy zresztą co on robi, on zagrywa.
Nawet gdyby on nie zagrał, tylko zaczekał, potem ja na przykład, my byśmy na przykład zagrali za 30, dostalibyśmy rejs do 75, co jest połową praktycznie staka przeciwnika i w tej chwili można by było spokojnie założyć, że albo nasze equity wcale nie jest za wysokie, albo już jesteśmy mocno z tyłu, a więc wtedy mielibyśmy ciężką decyzję, czy dołożyć tą kwotę, potem to zrobić na river, więc ja bym tutaj nie miał nic przeciwko temu, żeby na przykład tą jedną ulicę obstawiania sobie odpuścić, a potem na jakimś, nie wiem, na tej szóstce pik zrobić value bet na river albo sprawdzić zagranie przeciwnika. Natomiast tu oczywiście zdecydowanie na wcześnie za to, żebyśmy do takiego zagrania spasowali. Ok, czyli w tej chwili jakby nasza sytuacja staje się coraz bardziej klarowna, bo przynajmniej w tej chwili już nie ma za nami gracza, który miałby pozycję, więc to my mamy pozycję do końca rozdania, czyli na tą ostatnią ulicę. Karta na river teoretycznie kompletuje jakieś draw streetowe, ale tym specjalnie bym się nie martwił. Jest to kwestia już teraz taka, że w praktyce albo to znaczy, na pewno my, zobaczmy może co zrobi gracz numer 3. On zagrywa za pulę, więc na pewno możemy wykluczyć sytuację, w której byśmy tutaj chcieli przebijać dla wartości. Myślę, że zupełnie nie ma sensu coś takiego. Przegrywamy oczywiście ze wszystkimi kombinacjami dwóch par, streeta, koloru. I tak dalej, natomiast nadal wyobraziłbym sobie parę układów takich, nie wiem, na przykład jak nie wiem, król dama z damą tref, czy nawet jakiś może na przykład walet 9 z dziewiątką tref, chociaż to taki trochę już naciągana kwestia. Może no, ciężko zakładać na przykład as walet z asem tref, bo my mamy tego asa, a jakikolwiek inny as walet trochę miałby mniejszy sens takiego zagrania, żeby zrobić check call na flopie i potem betować na królu tref na turnie, więc ja jestem tutaj niemal, myślę, że w dosyć dużej ilości rąk przekonany, że mamy może coś w stylu nie wiem, dama walet z damą tref, takie zagranie miałoby sens, to jeszcze naprawdę trochę na siłę trzeba wymyślać te układy, których przeciwnik zagrałby w ten sposób, a z którymi wygrywamy nadal. Więc ja jestem niemal pewien, że w tym rozdaniu nie wygramy, ale biorąc pod uwagę to, że to są stawki no limit 2 oraz to, że nasza ręka jest bardzo silna nadal, aczkolwiek jest to tylko jedna para, ja bym tutaj zrobił tak zwany crying call, czyli taki pozwoliłbym sobie na call, który dzięki któremu dostałbym przynajmniej taką informację, dzięki której mógłbym napisać, że ten przeciwnik na przykład nie wytrzyma. Czyli jeżeli on ma tutaj coś w stylu, nie wiem, 7-8 tref, że sobie zrobił check call i potem sam lidował przeciwko dwóm graczom na turnie, to zrobiłbym sobie notkę nie wytrzyma i wydaje mi się, że już to sprawdzenie, nawet za te 50 blindów, w moim mniemaniu uzasadnia nawet uzyskanie takiej informacji, którą możemy uzyskać później. Są jakieś takie, nie wiem, ja bym myślał, że to jest może 10-15% szans na to, że przeciwnik ma tutaj jakiś kompletny blef, może z 5% na to, że ma układ, z którym nadal wygrywamy, a w większości sytuacji raczej będziemy mieli ten układ przegrany. Nie ma właściwie nic przeciwko temu, żeby tutaj po prostu spasować. Oczywiście przydałyby się jakieś informacje na temat przeciwnika, choćby to, ile rąk rozgrywa, nie wiem, czy na przykład jeżeli on, czy jest jakiś bardzo tight, czy może gra 40% rozdań, czy 30%. Więc ja generalnie nie widziałbym tutaj absolutnie nic dziwnego w tym, żeby to rozdanie po prostu odpuścić. Tak też Wieśhajem robi. To uzasadnienie, żeby sprawdzić tylko po to, żeby zrobić notkę od przeciwniku, jest oczywiście, nie każdy musi mieć to samo podejście, natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnego problemu ze spasowaniem asów, bo znajdziemy 50 innych w tej samej sesji sytuacji, w których będziemy bardziej przekonani o tym, że nasze zagranie będzie uzasadnione. Więc zwłaszcza ten bet na river za całą pulę. Więc ewidentnie
dużo częściej musielibyśmy mieć rację w tym wypadku, czyli nasze asy musiałyby być dobre, żeby to zagranie było dla nas opłacalne, niż gdyby przeciwnik zagrał za pół puli. Myślę, że za pół puli to byłby bardzo standardowy call. Okej, okay. Więc to tyle, jeżeli chodzi o analizę. Absolutnie nie mam nic przeciwko spasowaniu takiej karty w takich okolicznościach. To nie jest tak, że jak mamy asy, czy to parę, czy cokolwiek, to jesteśmy już z automatu zmuszeni do tego, żeby dochodzić za każdym razem do showdownu. Właściwie to nawet podoba mi się ten pas bardzo ze względu na to, że żeby być dobrym graczem, trzeba umieć spasować. Trzeba umieć spasować czasami rękę, którą nawet potem nam przeciwnik pokaże tutaj jakieś as-10 powiedzmy i zrobi ha ha ha, wyblefowałem cię. To nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, dlatego że wygrywający gracze muszą umieć spasować od czasu do czasu wygrywającą rękę. Okej, to jest dzisiejsza sesja. Po raz kolejny niemal dokładnie 500 rozdań. Dzisiejsza sesja zakończona malutkim plusem. Tam mieliśmy te dwa rozdania, tak by choćby te asy na król dama. Mieliśmy to stakowanie na flopie as-król na seta dziesiątek. Chyba jeszcze jedno, potem jakieś duże rozdanie przegrane, więc to, że notujemy plus i 9 BB na 100, to jest całkiem niezły wynik. Mając w pamięci te rozdania, zobaczmy całościowy challenge 20510 rozdań 86,47, więc mały plus, mały kolejny krok, kolejny dolar. Do przodu. Widzimy, że dzisiaj też byliśmy sporo poniżej EV. Właśnie przez to rozdanie choćby asy na król dama. Czyli tak wygląda w tej chwili nas ostateczny wykres. Według EV bylibyśmy już na no limit 5. Ale ponieważ uczymy się cierpliwości, profesjonalnego podejścia, poczekamy do momentu, kiedy wejdziemy tam według normalnych stawek. Według normalnego zysku, do którego brakuje nam jeszcze 6,5 buy-ina. Więc cały czas, coraz bliżej. Okej, także to by było na tyle na dzisiaj. Zapraszam we wtorek, w następnym tygodniu. Na kolejny stream, dokładnie tak samo wyglądający jak dzisiaj. Oraz na kolejny czwartek i potem niedzielę z naszymi turniejami. Także dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za dzisiaj za przybycie i do zobaczenia następnym razem.